Wokół tych dwóch zagadkowych obrazów pojawia się więcej znaków zapytania i domysłów niż odpowiedzi. W Muzeum Śląska Opolskiego udostępniono zwiedzającym kolejne eksponaty w ramach tak zwanego zabytku miesiąca. Czym są i jaka kryje się za nimi historia? O tym opowie Państwu Maciej Wójtowicz. Namalowane na papierze farbami olejnymi i oprawione w proste, drewniane ramki. Obrazy te dotychczas przechowywano w muzealnym magazynie. Nie wiadomo, kiedy powstały i kto jest ich autorem. To nie jest osoba wykształcona, która to namalowała. Nie udało się nam ustalić, kto to był. Czy to był amator, czy to był jakiś rzemieślnik, bo obrazki są dwa i to widać, że to wyszły spod jednej ręki. Natomiast wszystkie jakby szczegóły pokazują, że to nie jest osoba, która była wprawna. Jest to taki wybór, co mam pod ręką i tego używam. Więc nie są to materiały wysokiej jakości. Autor to, co miał, to użył. Obrazy, będąc w opłakanym stanie, wymagały nietrudnej, lecz efektownej miesięcznej konserwacji. Przeprowadzić dezynfekcję, zatruć tam owada, który żerował w ramkach, odgrzybić podobrazia. No i oczywiście trzeba było oczyścić i uzupełnić wszystkie ubytki. Dzięki temu na obrazach, które z pozoru przedstawiały tę samą osobę, ujawniono nowe szczegóły. Przeglądając znajdującą się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Biblię Marcina Lutra, pochodzącą z 1736 roku, przypadkiem natrafiono na stronę z identycznym miedziorytem. Wzbudziło to nasze zainteresowanie, zaczęliśmy temat drążyć, no i okazało się, że obydwa te przedstawienia są to kopiami miedziorytów XVIII-wiecznych. Obrazy przedstawiają postaci książąt saksońskich. Wilhelma IV wraz z dziećmi oraz Albrechta. Pierwowzorem drugiego portretu jest grafika Johanna Klausnera z 1760 roku. Dzięki temu można oszacować czas powstania obrazów przypadający na koniec XIX lub początek XX wieku. Zagadką nadal pozostaje specyficzny wybór monarchów, sama postać autora obrazów, a także powód ich powstania. Oba eksponaty jako przykład amatorskiej sztuki ludowej stanowią przy okazji ciekawy dodatek do wystawy pod tytułem Solenie Kury, autorstwa Eugeniusza Marca, przedstawiającej tradycje i wierzenia mieszkańców dawnej polskiej wsi. Lata 80. to była moda na twórczość ludową i na twórczość nieprofesjonalną, naiwną. Tych twórców wtedy na Opolszczyźnie, na Śląsku Opolskim, było kilkunastu. Większość z nich to byli prości ludzie, którzy urodzili się w czasach wojny i po wojnie i często nie mieli nawet szkoły podstawowej skończonej. Jest to taka dosłowność, bo jak już powiedziałam, często pan Eugeniusz wątpił, czy nie jesteśmy aby trochę ślepi, albo przejaskrawia pewne rzeczy, żebyśmy to dokładniej zobaczyli. Wystawę można oglądać do 1 września. Natomiast omawiane dziś zabytki miesiąca znikną z muzealnej gabloty wraz z końcem czerwca. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.